Lecie Drgamowicz, z tej strony Myszasty. Jesteśmy w polskim oddziale firmy HTC i będziemy za chwilę testować sprzęt do rzeczywistości wirtualnej, który ta firma tworzy wraz z Valve, czyli Vive. No, przekonamy się za chwilę, jak to wygląda, jak to się je i czy ten sprzęt ma szansę jakieś tutaj, prawda, zarządzić na rynku w dniu premiery. Vive to kompleksowy projekt rzeczywistości wirtualnej tworzony wspólnymi siłami przez HTC i Valve. O tym, jak działa ten dość skomplikowany system, dowiecie się w dalszej części materiału z wywiadu. Ja natomiast podzielę się teraz z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami i wnioskami. Rzadko, naprawdę rzadko cokolwiek związanego z naszą branżą wywołuje mnie stan nazywany przez anglosasów efektem wow. Tym bardziej, że mam za sobą już kilka sesji z innymi produktami VR. Muszę jednak przyznać, że to, czego doświadczyłem podczas 20 minut z Vive, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przebywanie w pełnym środowisku 3D, przy ogromnej masie detali i satysfakcjonującej już całkowicie rozdzielczości, nie da się porównać z jakimkolwiek innym doświadczeniem tego typu. To po prostu przeskok w odbieraniu wirtualnego świata o kilka poziomów. To już nie jest tylko kwestia ukazania odpowiedniej głębi obrazu, to poczucie przebywania w jego wnętrzu. Już nie tylko obserwujemy go wyświetlanego przed nami, ale wręcz się w nim zanurzamy. Witamy w HTC, testujemy dzisiaj HTC Vive, czyli gogle do wirtualnej rzeczywistości. W skład zestawu wchodzą kontrolery, które są naszymi rękami w tej wirtualnej przestrzeni, gogle, dzięki którym widzimy ten cały świat i możemy się odciąć. Oczywiście potrzebujemy słuchawki do pełnego zanurzenia. Mamy dwie latarnie umieszczone w rogach pokoju, które śledzą naszą pozycję i oddają pozycję w tej wirtualnej przestrzeni. No i oczywiście potężny PC, który to wszystko na bieżąco przetwarza i wyświetla przed naszymi oczami ten wykreowany świat. Jak już kilka razy pisałem i mówiłem, przeczuwam, że wreszcie stanęliśmy na krawędzi tak znaczącego przełomu technologicznego w grach, jakim swego czasu było renderowanie 3D. Vive, na poziomie pokazanych nam demo, pokazuje wszakże, że nadal wymaga to mnóstwa pracy i dużego zaangażowania zarówno producentów sprzętu, jak i twórców oprogramowania. Dodanie do zabawy dwóch kontrolerów, których pozycja w przestrzeni jest określana przez będące w zestawie czujniki, znacznie poszerzyło zakres możliwości interakcji z wirtualną rzeczywistością. To, co niekoniecznie sprawdziło się w przypadku Kinecta czy Move, ma dużą szansę powiększyć zakres doznań i poziomu interakcji w przypadku VR. Oczywiście jakby zestaw to jedno, ale potrzebujemy do tego potężnego peceta z bardzo dobrą kartą graficzną, GeForce'em co najmniej 980. No jest to głównie spowodowane tym, że musimy wyświetlić dla obu oczu obraz inny, z dużą częstotliwością i w rozdzielczości 1200x1080, więc mamy dwa takie ekrany w goglach z częstotliwością 90 Hz wyświetlane, do tego podgląd na komputerze, do tego śledzenie naszej pozycji i to wszystko w czasie rzeczywistym wraca i jest wyświetlone w goglach. No, nie może być żadnych opóźnień, bo wtedy pojawiają się problemy. W przypadku tego zestawu nie ma żadnych problemów, nikt nie odczuwa nudności, wszyscy czują się świetnie. Jedyny efekt uboczny to banan na twarzy i niechęć wyjścia z tego świata zostanie w nim trochę dłużej. Widocznym problemem są jednak wciąż odczuwalne ograniczenia związane z przestrzenią. O ile bowiem Vive na obecnym etapie oferuje nam już możliwość przemieszczania się, to wciąż jest to bardzo ograniczona przestrzeń. Naszą przewagą jest to, że w przypadku HTC Vive to nie tylko siedzące doświadczenie i zaglądanie przez okienko do tej wirtualnej rzeczywistości, to bycie w środku, poruszanie się w tej rzeczywistości i wchodzenie w interakcję. Zakładając gogle, chodzimy po pomieszczeniu, jesteśmy oczywiście ograniczeni fizycznym pomieszczeniem, natomiast też jesteśmy jakby zabezpieczeni wirtualnym pomieszczeniem, które definiujemy po to, żebyśmy nie weszli na prawdziwą ścianę. Idealne pomieszczenie dla zestawu HTC Vive to 5x4 metrów i jest to taka idealna przestrzeń dla wykorzystania tego zestawu. Nie może być mniejsze, bo wtedy część aplikacji może nie działać prawidłowo. Nie może być też większe, bo
ogranicza nas kabel. To jest idealna taka przestrzeń, dzięki której mamy swobodny dostęp do każdego miejsca w tej wirtualnej przestrzeni i na tyle duże jest to pomieszczenie, że możemy swobodnie się bawić. Takie rozwiązanie na pewno doskonale sprawdzi się w przygodówkach, niektórych grach sportowych. Zaprezentowane nam strzelanie z łuku było niezwykle intuicyjne. Czy całej masie symulatorów? Wyobraźcie sobie na przykład wirtualny mostek Sokoła Millennium. Niestety ograniczony do około 20 m2 obszar nie sprawdzi się w przypadku gier akcji czy strzelanek. Tutaj musimy pokonywać znacznie większe przestrzenie, pozostaje więc korzystać do tego celu ze standardowych form kontrolowania ruchu, na przykład analogową gałką. Pamiętajmy jednak, że to dopiero pierwsze kroki tej technologii. Grafika 3D też zaczynała od modeli, które dziś budzą śmiech i politowanie oraz różnorodnych form oszukiwania widza. 8 grudnia zostanie opublikowana po pierwsze cena, będzie można od razu to zakupić i będzie opublikowana lista dostępnych tytułów. Szacujemy, że będzie to około kilkudziesięciu pełnych gier. My zajmujemy się sprzętem, hardwarem, projektujemy go, wytwarzamy. Valve zajmuje się całą społecznością graczy i studiów, które tworzą treści. Jestem natomiast w 100% pewien, że VR w obecnej nawet formie jest doskonałym narzędziem do celów edukacyjnych, prowadzenia zaawansowanych prezentacji, a po stworzeniu odpowiedniego oprogramowania i sprzętu ma szansę stać się przełomowym narzędziem do projektowania i wizualizowania tychże projektów, na przykład architektonicznych. HTC Vive ma też spore szanse na sukces z jeszcze jednego powodu. Ścisła współpraca z Valve to dla nas niemal pewność, że projekt będzie miał wsparcie. Na razie nie wiemy zbyt wiele na temat gier czy aplikacji dostępnych w chwili debiutu, jednak sam fakt zaangażowania się weń takiego rynkowego giganta może być dobrym prognostykiem. Ja w to naprawdę wierzę i mam nadzieję, że ten gigantyczny potencjał nie zostanie zmarnowany. Jak sami widzicie, ta nowa wirtualna rzeczywistość ma szansę zdefiniować na nowo pojęcie zanurzenia się w grach. I choć na obecnym etapie wciąż jest bardziej intrygującą zabawką, to moim zdaniem pełni jednocześnie rolę zwiastuna nadchodzącej rewolucji. Obym się nie mylił.